Hej, hej, witajcie. Powiem wam, że chyba na tym utknę, bo nie za bardzo wiem, jak mam się z wami witać po takiej przerwie. I powiem wam, że w ogóle jestem zawstydzona. Zawstydzona chyba tym, że tak wiecie, że kto mnie zna, pamięta, że powitania nie były moją mocną stroną, za to chciałam wam powiedzieć, że kończyłam zawsze z przytupem. Albo po prostu mnie nie było, albo się rozwlekałam na sam koniec, więc dobra, ale zacznę od początku. Przede wszystkim witam się z wami serdecznie w tym zimowym czasie. I przede wszystkim powiem wam, że ja jestem tutaj dzisiaj dla was, ale również dla siebie. To chyba dla mnie jest nowość, bo powiem wam, że zazwyczaj nagrywałam dla was, a dzisiaj zrobiłam sobie po prostu prezent i w końcu znalazłam czas i znalazłam siły, bo to też jest bardzo ważne, żeby do was pogadać przez te kilkanaście minut. Wybaczcie, jeśli będę bardzo dużo mówić, ale to jest chyba takie w moim stylu. Postaram się dla was mówić tak, żebyście mnie w miarę zrozumieli. Z całego serca dziękuję przede wszystkim tym wszystkim, którzy na mnie czekają, którzy przez te kilka miesięcy pisali do mnie. Nie było was grandzie, chyba spodziewałam się dużo więcej, ale powiem wam, że za to wszystko dziękuję, za te słowa takiego, wiecie, takiego jakby wsparcia, bo czułam takie wsparcie, gdzie jesteś, gdzie się podziewasz, a nawet zdarzały się takie, czy wszystko u ciebie w porządku. To mnie bardzo rozkładało na łopatki. I właśnie z myślą o was teraz postanowiłam nagrywać. Nie miałam takiego planu jeszcze przez wiele, wiele miesięcy. Pomyślałam, że najpierw ogarnę siebie, swoje życie, potem może będę mówić, może nie, ale okazało się, że potrzeba wyrażania siebie na wszystkie kierunki, na wiele kierunków jest bardzo duża. Jak pamiętacie, ja nazywałam siebie Grejem, panem Grejem. Jeśli ktoś czytał lub oglądał 50 twarzy Greja, to wie, co mam na myśli. Natomiast stwierdziłam, że ja przebiłam Greja, ponieważ jestem również jego Anastazją i to wiedziałam od początku. Także moja potrzeba pokazania się z tych wielu stron, które mam w sobie, z tych kolorowych lub też czasami czarno-szarych, tak jakby eksplodowała w ostatnim czasie. Bardzo się wahałam, ponieważ jak to się mówi, nie lubię robić, tak wiecie, nadziei, a potem po prostu znowu urwać i mnie nie ma, więc chciałam być tego pewna. I chciałam po prostu dzisiaj przede wszystkim się z wami przywitać. Bardzo, bardzo marzyłam o tym, żeby filmik nagrać w okolicach walentynek, ponieważ jest to święto zakochanych, święto miłości, a to, co mnie przyprowadziło tutaj do was, to jest przede wszystkim miłość. Właśnie miłość do was, ponieważ uznałam, że nie jestem jeszcze gotowa na tyle, żeby mówić o wszystkich rzeczach, które się u mnie tak naprawdę od wielu lat już wydarzają, dzieją, nie wiem jak to nazwać, ale nawet nie wiem, czy świat jest na to gotowy. Wiecie, jeśli przeżywacie jakieś historie przez jakiś czas, a może przez wiele lat i potem 20 lat później wydajecie przepiękne, mądre książki, to wtedy wiara ludzka w to, że mówicie prawdę, jest duża. Te książki są mądre, rozprowadzane na wiele krajów, tłumaczone na wiele języków. U mnie mi się wydaje, że zderzenie świata z tym, że taka historia, takie rzeczy, takie coś może się zadziać u takiej zwykłej dziewczyny jak ja, byłaby po prostu, wiecie, no. Także, że sami się domyślacie, że no poza tym zawsze byłam jakaś taka, chyba wydaje mi się, że pod tym względem skryta. Dużo mówiłam, natomiast bardzo mało o sobie. Teraz postanowiłam to nieco zmienić, ponieważ zrozumiałam, że droga, którą przeszłam, dała mi to wielkie doświadczenie, wielką naukę, która spowodowała, że postrzegam dziś wiele rzeczy inaczej, całą przeszłość widzę zupełnie inaczej, na pewno bardziej pozytywnie. I wiem, że wiele osób mojego pokroju, czyli bardzo, bardzo wrażliwych, a może nawet bardzo, bardzo, bardzo wrażliwych,
zmaga się nie tylko, wiecie, z problemami finansowymi, problemami zdrowotnymi, ale również z tym w swoim wnętrzem, które czasami nie nadaje się do tego świata instagramowego. I chciałam Wam powiedzieć, że jestem z Wami, ponieważ tak naprawdę od bardzo dawna ja tłumiłam w sobie wiele rzeczy nie potrafiłam pojąć, nie potrafiłam zrozumieć. I to wpływało też na relacje z ludźmi, bo ja najchętniej to bym po prostu uciekała, wiecie, zrywałam znajomości, nie było mnie. Tak bardzo bałam się zranienia, że po prostu, wiecie, dawałam sobie spokój, jak coś nie układało się po mojej myśli, czyli marzycielki, wiecie, albo tej dziewczyny tak zwanej, która dążyła do jakiejś idealności. Wychowana byłam na filmach o wielkich ideałach, na filmach o wspaniałych przyjaźniach, takich, wiecie, na śmierć i życie, o miłości ogromnej. I czasami okazywało się, że w takim zwyczajnym życiu możemy się zawieść na kimś i potem już po prostu jak widziałam, że coś robi się coś podobnego, wiecie, w moim życiu, to po prostu najchętniej po prostu od tego się odcinałam. I teraz zrozumiałam, że jest na to inna metoda, inny sposób. Zaczęłam go stosować w życiu i okazało się, że to pomaga w relacjach, ale również w uporządkowaniu siebie, jeśli macie wielki chaos. I chciałam Wam powiedzieć tak. Nie wiem, czy myślę, że tutaj tłumów nie będzie, ponieważ do tej pory tłumy przyciągały na mój kanał, wiecie, szmateksy. Ja od roku nie kupiłam sobie żadnego praktycznie ciucha, tak mogę się przyznać. I dlatego nie wiem, czy po prostu tutaj będzie dużo ludzi, natomiast uznałam, że to już po prostu nie jest dla mnie najważniejsze. Tak naprawdę, wtedy bardzo się piłam po szczytach kariery, bardzo chciałam być jak moje ulubione youtuberki, czyli Pink Rook i Madzia Racka i wiele, wiele innych, jak na przykład Ania Malinowa, czy tam Malinowa MM. I okazało się, że to, że wiecie, że ja tylko na odpowiednią tematykę przyciągam tyle osób, natomiast nie przyciągam, wiecie, na to, co tak naprawdę mi w duszy grało. I bardzo wtedy mnie to dołowało i martwiło, bo uważałam, że jestem po prostu tak samo uzdolniona jak one i że coś tu jest nie tak. Ale nie to było przyczyną tego, że po prostu wycofałam się. Kiedyś Wam może o tym opowiem, a na pewno, jeśli będziecie ciekawie z uwagą mnie słuchać, to może część sobie jakby wywnioskujecie. Są takie rzeczy, wiecie, które na przykład, z którymi trudno poradzić sobie w życiu, bardzo trudno, i powodują, że jakby stoimy w miejscu, nie potrafimy się rozwinąć, nie potrafimy rozwijać swoich talentów, czujemy się zablokowani przez świat, a tak naprawdę okazuje się, że być może blokujemy się sami. Mamy wiele wspaniałych rzeczy w sobie, tylko trzeba je odkryć. Ja powiem Wam, że jak się poprawiam sobie oczywiście włosy, to się nigdy chyba nie zmieni. Ja przez wiele, wiele, wiele lat liczyłam, marzyłam o tym, że po prostu ktoś się pojawi i mnie odkryje. Wiecie, zobaczy, że ja jestem multitalent i powie, wow, ona jest niesamowita, po prostu ta inteligencja, błyskotliwość, uroda, czar, szyk, styl, wiecie, tu taka staromodna, tutaj nowoczesna, po prostu, wiecie, ja muszę się pochwalić teraz. I nic takiego się nie stało. Po prostu... No nikt taki się nie pojawił i zrozumiałam, że tak naprawdę może nie do końca zrozumiecie to, co powiem, ale że ja tą osobę, to wszystko mam w sobie i tego, który mnie odkryje, również mam w sobie, więc postanowiłam odkryć się sama i uczynić z siebie po prostu tak, jakby uczynił najlepszy menadżer, najlepszy przyjaciel, najlepszy mąż, powiernik, najlepsza przyjaciółka, czyli siebie wesprzeć, aby wzbić do góry w tych dziedzinach życia, w których czuję, że po prostu jestem dobra. I nie chodzi mi tutaj, wiecie, o robienie kariery, tylko po prostu o to chodzi, żeby robić to, co się lubi, czuć, że się w ten sposób daje coś światu. Ja powiem Wam, że stwierdziłam, że zawsze chciałam porywać tłumy, zawsze chciałam wzruszać ludzi, bawić, mówić prawdę, pokazywać, że można sięgać gwiazd, niezależnie od wyglądu, od finansów, pochodzenia, że można zdziałać bardzo wiele w świecie, że można żyć, powtórzę to moje ulubione zdanie, jak mawiał ksiądz Kaczkowski,
na pełnej petardzie, bez względu na wszystko. I to będzie teraz u mnie na kanale. Chcę to Wam przekazać na wszystkie możliwe sposoby, jakie są mi dostępne. Czyli zdjęcia plus moja ukochana muzyka. Ja rozpiętość muzyczną mam tak samo jak moja dusza, czyli ona nie ma końca. Niemniej jednak, żeby, wiecie, przez kilka minut dać zdjęcia do muzyki, to zajmuje mi to wiele miesięcy, więc zapewne nie będzie to tak często, jakbym chciała, ponieważ nie fotografuję tak często, jakbym naprawdę chciała. Chciałabym dotrzeć do Waszego wnętrza, wzruszyć Was, ścisnąć za serce, wycisnąć najlepsze rzeczy i coś w Was zmienić. Chciałabym, żebyśmy się tu razem śmiali, chciałabym, żebyśmy się razem wspierali, żebyśmy sobie dopomagali, żebyśmy oddziaływali na siebie jak najbardziej pozytywnie i być może pojawią się tutaj trudne tematy, bo ja już jak o tym myślę, to zaczynam się wzruszać, więc prawdopodobnie mnie łzy popłyną, może Wam popłyną po drugiej stronie. Myślę, że sięgnę po tematy, które do tej pory były dla mnie tematami tabu albo były kontrowersyjne, nie wypowiadałam się, a dotyczą przede wszystkim kobiecości, dotyczą tego właśnie akceptacji siebie, która dziś jest mocno, bardzo jakby wyeksponowana i dużo się o niej mówi, ale wiecie, o co mi chodzi. Jeśli jesteśmy kobietami biznesu, interesu, z pierwszych stron gazet, mamy do dyspozycji wielkie, wielkie środki, ludzi, którzy po prostu robią z nas gwiazdy, to dojrzałość, prawda, kobieca, zadbanie o ciało, o wnętrze, wszystko naraz jakoś tam jeszcze nam idzie, ale co zrobić, kiedy jesteśmy po prostu zwykłymi takimi Polkami, które do tej pory i tak w większości były zakompleksione, ponieważ nie akceptowały siebie, a jeszcze po drodze nasłuchały się po prostu czasem tylu rzeczy, że tak powiem, no ciężko było się z poczwarki przeobrazić w motyla. Dodam tylko, że jeśli myślicie, że ja miałam wielką pewność siebie, miałam pewność siebie wynikającą jako człowiek, wiecie, taka, że jestem inteligentna, błyskotliwa, natomiast jeśli chodzi o urodę, to uważałam, że ona jest fajna, kiedy mam długie włosy, kiedy jestem wyperfumowana, mam obcas i wychodzę na ulicę i pokłosie mężczyzn pada trupem. W galeriach handlowych na ulicy faceci się zatrzymują, wy cię oglądają, wzdychają, uśmiechają się. No to wtedy oczywiście jak prawdziwa kobieta byłam tego pewna. Ale ostatnie miesiące przyniosły w ogóle przezmianę mojego stylu życia. Nie była to na początku wybrana przeze mnie, tylko tak po prostu się stało. Więc jeśli patrzycie dzisiaj na mnie, ubrałam się tak dla Was, żeby Wam było miło na mnie patrzeć. Natomiast na co dzień ja wyglądam trochę inaczej. Tak Wam chciałam powiedzieć. Ja bardzo stosuję minimalny makijaż. Ulubiłam sobie kiedyś taką aktorkę Tilda Swinton. Ona ma przepiękną, taką androgeniczną, czyli między męską a kobiecą. Jest fantastyczna. Takie oczy jak nagie, usta po prostu prawie że schowane. I myślałam, że trzeba mieć taką idealną cerę, żeby to się tak, wiecie, pokazywać. Ale jak mówię, wszystkie okoliczności, które w moim życiu się wydarzyły, spowodowały, że ja nie mogłam się malować, ubierać tak jak chciałam, musiałam w ogóle wszystko zmienić i codziennie patrzyłam na tą, wiecie, swoją twarz zmęczoną, tak jak teraz na przykład w wielkich swetrach, getrach ciepłych, dresach męża, w wielkich tutaj golfach, żeby mi było ciepło, z włosami nie tak jak teraz, tylko w nieładzie. No i tak jak mówię, w delikatnym tutaj praktycznie makijażu, make-up, no make-up, czyli praktycznie mam tylko krem koloryzujący na twarzy i nie wiem, czy niektórych bym nie rozczarowała swoją, wiecie, urodą. Natomiast ja siebie na pewno nie rozczaruję, ponieważ wiem, co przeszłam, wiem, co przeszło moje ciało, moja psychika i to chyba mnie zahartowało jak nic w życiu. Po prostu wszystko inne poszło, że tak powiem, precz. I chciałam Wam powiedzieć, że podzielę się z Wami tym wszystkim, ponieważ wiem, że po drugiej stronie miałam widzki, kobiety, ludzi, którzy nie akceptowali siebie do końca i nigdy nie byli z siebie zadowoleni. Jeśli te filmiki pomogą choćby jednej osobie, 5 osób przyjdzie oglądać i chociaż jednej pomogą, ja będę przeszczęśliwa. Po prostu to daje spełnienie w życiu. Wiem, że skakam dzisiaj po tematach, ale wiecie co, ostatnie
po prostu dni, jak już postanowiłam, że będę nagrywać, to się bardzo cieszyłam. Po prostu pod tym filmikiem z piosenką, wiecie, nim przyjdzie wiosna, te wasze komentarze, które czytałam w nocy, to wzruszyły mnie, poczułam je sercem, po prostu prawie się popłakałam. Dobra, popłakałam się, przyznaję się, łzy mi poleciały i byłam tak niesamowicie szczęśliwa, że od tamtej pory po nocach nie śpię, tylko gadam do was, po prostu gadam, gadam i gadam. Na co dzień znajduję równowagę. Wiem, że taki chaos jak ja potrzebuję, aby żyć, funkcjonować, nabrać energii, potrzebuję dużo samotności i dużo spokoju. Także ja szukam tej ciszy wewnętrznej, szukam w przyrodzie. O przyrodzie będę dużo mówić. Jak zrozumieć to, że przyroda daje nam ukojenie, daje nam wytchnienie, ona zawsze nas zrozumie i jak tą siłę, wiecie, wziąć od niej? To jest po prostu za darmo, wiecie, to ja do tej pory czytałam na ten temat w książkach, ale nigdy nie wiedziałam, nie przeżyłam tego sama, tego wszystkiego. Chciałam wam opowiedzieć o dużej ilości cudów, które w moim życiu się wydarzyły. Tak naprawdę zawsze się wydarzały, ale to, co się działo w ostatnich 3 latach, to po prostu było niesamowite. To wszystko się nadal wydarza, nadal się dzieje. I ja tylko powiem wam, że chcę wam to przekazać, ponieważ wiem, że jeśli wy zaczniecie to wszystko zauważać u siebie w życiu, te rzeczy, o których być może ja powiem, że warto na nie zwrócić uwagę, wasze życie, może nie od razu, ale tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, będzie się odmieniać na lepsze. Przede wszystkim, kiedy zmienicie postrzeganie na temat świata, ludzi, umiłujecie to wszystko, tak jak ja, to powiem wam, że to daje bardzo dużo. Potem już nieważny staje się wygląd, wiecie, w pierwszej kolejności. Idealny związek, idealna przyjaźń, bo tak naprawdę wiecie, że wszystko, co oferuje wam właśnie świat danego dnia, jest tak naprawdę pięknym. Przeżyłam trudne chwile, nie wiem ile przede mną, przeżyłam piękne chwile. I jeśli będziecie zainteresowani, zapraszam was. Dla każdego, kto jest ciekawy mej osoby, zapraszam oczywiście na Instagram, gdzie co jakiś czas wrzucam, nazwałabym to, po prostu się w nosa strzeliła, nazwałabym to część siebie. A jeśli ktoś jest jeszcze bardziej ciekawy, to zapraszam na bloga osobistego, na Facebooku, Rock Angel blog osobisty. Będziecie mieć takie zdjęcie habrezi, czyli kwiatków, i to po prostu będę ja. Jest otwarty, wiecie, profil tam na Facebooku, więc jeśli macie tylko ochotę, naprawdę was zapraszam. Dzisiaj was mocno ściskam, oczywiście jak to ja, całuję was bardzo mocno. Do usłyszenia, zobaczenia niebawem. Oczekujcie, bądźcie. I tyle. Pa, pa.